sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś moim i Państwa gościem, przyjaciel naszego kanału, dawno nieobecny, Tomasz Grzywaczewski. Witam Cię serdecznie, Tomaszu. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu. Zanim zaczniemy temat dzisiejszej naszej rozmowy, jak zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału, odsyłamy również na media społecznościowe Tomka, na których znajdziecie masę ciekawych informacji dotyczących Ukrainy, a właśnie o Ukrainie dzisiaj porozmawiamy. Tomku, szeroko komentowana w mediach jest sytuacja w rejonie charkowskim. Mamy różne doniesienia, szczególnie z miejscowości, z Wołczańska. Co my dzisiaj obserwujemy na froncie? Rosjanie przeszli do tej długo dziś zapowiadanej ofensywy, czy jednak armia ukraińska przeszła do tak głębokiej defensywy i w wyniku braków sprzętowych jej pozycja na polu bitwy jest coraz słabsza? W mojej ocenie to jeszcze nie jest ta wielka ofensywa, którą zapowiadali Rosjanie, a przede wszystkim nie wiemy w ogóle, czy ona nastąpi. Tutaj wcześniej analitycy, wiele takich doniesień, które napływały z Ukrainy, wskazywały na to, że tego typu duże działania operacyjne i otwarcie nowego frontu właśnie potencjalnie w rejonie charkowskim, choć mówiło się też o rejonie sumskim, mogły nastąpić w czerwcu, może nawet w lipcu. Dlaczego doszło do tego uderzenia o wiele bardziej ograniczonego już teraz? Prawdopodobnie Rosjanie chcą zdążyć przed zaplanowanymi na koniec maja dostawami amunicji w ramach pakietu wynegocjowanego przez Czechy. Mowa tu o amunicji artyleryjskiej. Ponadto na front zaczyna docierać uzbrojenie oraz amunicja w ramach pakietu pomocowego uchwalonego przez amerykański kongres. Także zaczął się wyścig z czasem. Tutaj możemy mieć taką optymistyczną, powiedziałbym, interpretację, mianowicie, że Rosjanie zostali zmuszeni do szybszego uderzenia właśnie w związku z tymi dostawami, z tymi wydarzeniami o charakterze politycznym, ze wsparciem ze strony państw zachodnich. Przede wszystkim, zgodnie z informacjami przekazywanymi również przez dowódców armii ukraińskiej, Rosjanie zgromadzili w rejonie uderzenia, czyli na północ od Charkowa, w okolicach miasta Wołczańsk i w okolicach dużej wioski Głębokie, około 50 tysięcy żołnierzy. No to są oczywiście absolutnie, bardzo dziękuję za mapę, to są oczywiście absolutnie siły niewystarczające do tego, żeby dokonać skutecznego oblężenia Charkowa, no bo na początku, kiedy Rosjanie wchodzili, to pojawiały się takie komunikaty w mediach: Charków będzie oblegany, będzie próba szturmu na Charków, a próba okrążenia Charkowa. No, szanowni Państwo, musimy sobie uświadomić, że Charków to jest miasto, które przed wojną liczyło tam od 1,5 do, z aglomeracją, niektórzy nawet mówią, 2 milionów mieszkańców. To jest po prostu ogromna metropolia. Rosjanie nie byli w stanie zająć jej siłami wielokrotnie większymi w pierwszej fazie inwazji w lutym, marcu, kwietniu 2022 roku. Natomiast wtedy oni rzeczywiście, tutaj to doskonale widać na mapie, te obszary zielone to są obszary, które zostały wyzwolone w wyniku skutecznej ukraińskiej kontrofensywy z jesieni 2022 roku. Jak Państwo widzą, no Rosjanie zajęli wieś Cyrkuny, podeszli pod Charków i artylerią, zarówno lufową, jak i rakietową, ostrzeliwali miasto. Przede wszystkim niszczyli dzielnicę Saltiwka, także to jest ta dzielnica tutaj, także industrialny rejon, który znajduje się w tym miejscu, co doprowadziło do bardzo wielu ofiar wśród ludności cywilnej, do eksodusu mieszkańców Charkowa. Ja doskonale pamiętam to miasto z marca, ponad dwa lata temu, kiedy tam pozostało kilkaset tysięcy osób, które w ciągu dnia na dźwięk syren alarmowych chowały się na stacjach metra, metro nie kursowało, tam zorganizowano w zasadzie takie, można powiedzieć, tymczasowe punkty dla takich wewnętrznych uchodźców, nawet w hotelu, w którym ja i moja ekipa telewizyjna mieszkaliśmy. Tam nie było żadnych oczywiście takich gości, nawet dziennikarzy, byliśmy jedynymi dziennikarzami, a właściciel tego hotelu, który niestety zresztą został zbombardowany przez Rosjan w ostatnich miesiącach. W tamtym hotelu po prostu znajdowali się uchodźcy, ludzie, którzy uciekli właśnie z miejscowości w okolicach Charkowa zajętych przez Rosjan. No i wtedy Rosjanom nie udało się tego miasta zająć. No dzisiaj siłami 50 tysięcy to jest absolutnie niemożliwe. No mówiono o takim wariancie, że oni spróbują przeciąć drogę prowadzącą, łączącą autostradą, taką drogę, no bo to ona jest częściowo autostradą tak naprawdę, łączącą Charków z Kijowem, no i w ten sposób izolować miasto. No jak widzimy, to też w tym momencie jakby ten cel nawet nie był w zasięgu, moim zdaniem, tych sił. Pytanie oczywiście o to, jak silne są linie obrony
wojsk ukraińskich. No o to chciałem Tomku zapytać, jak Ukraińcy właśnie na gruncie obronnym są przygotowani, bo dzisiaj padła informacja, że ściągane są 3 brygady w ten rejon. Mamy przecież udokumentowane walki rosyjskiego korpusu ochotniczego w tym rejonie. Jak wygląda ukraińska obrona właśnie tego obszaru? No, Ukraińcy twierdzą, że tam zostały przygotowane linie obrony i one zostały mniej więcej znajdują się w tych miejscach, które teraz, do których doszli Rosjanie. Dowódcy ukraińscy twierdzą, że po prostu nie buduje, to ma sens, no, nie buduje się umocnień na samej granicy, nie buduje się umocnień w zasięgu artylerii rosyjskiej, no, bo gdyby budowane na granicy, to one po prostu byłyby niszczone przez Rosjan. Przecież też pamiętajmy, że to nie jest tak, że dopiero teraz tam zaczęły się w tych wioskach przygranicznych ostrzały. No, te wioski przy granicy z Rosją są ostrzeliwane od początku pełnoskalowej inwazji. Tam przez 2 lata były, kiedy ja tam jeździłem w okolice, nie wiem, wioska Lipcji na przykład, czy gdzieś tam w okolice bliżej Wowczańska, tam zawsze było ryzyko ostrzałów artyleryjskich, moździerzowych, to w zależności oczywiście od odległości od granicy, prawda? Ale te ostrzały były cały czas. Pytanie, na ile głębokie są te ukraińskie linie, my tego w tym momencie nie wiemy. Niepokojące są te doniesienia o ściąganiu dodatkowych oddziałów. Ja mam wrażenie, że tutaj możemy mówić o jakichś 2 potencjalnie celach operacyjnych Rosjan. No pierwszym, gdyby udało się przełamać obronę na przykład w okolicach Głubokiego, iść dalej w stronę Lipcji, ruskich Tiszek, no to po prostu podciągnąć artylerię pod Charków i zacząć bombardować miasto. W taki sposób terrorystyczny po prostu nękać je, znowu doprowadzić do eksodusu ludności, wyniszczać to drugie, przed wojną najludniejsze miasto Ukrainy. Z kolei atak na stronę Wowczańską. Tam wiemy, że się już toczą walki uliczne, przynajmniej w północnej części miasta, tam między innymi okolice zakładów mięsnych, fabryki obuwia. Pytanie, czy w ogóle Rosjanie przejdą przez rzekę, która przepływa przez Wowczańsk, bo jak donosi Instytut Studiów nad Wojną, Rosjanie bombardują mosty, które prowadzą przez te rzeki. Więc to jakby trochę zaprzeczałoby w ogóle samej koncepcji dalszego marszu. Więc być może Rosjanie rzeczywiście chcą stworzyć tylko strefę buforową, chociaż to mi się wydaje cel trochę jednak ograniczony. Tutaj zajęcie Wowczańska umożliwiałoby próbę oflankowania miasta Kupiańsk, które Rosjanie okupowali, zostało wyzwolone. Tam wrzesień, październik 2022 roku, Rosjanie nieustająco próbują je odbić, bez rezultatów, musieliby przekroczyć rzekę Oskił. Takie oflankowanie mogłoby Rosjanom otworzyć drogę na Kupiańsk, ale jak na razie widać, te postępy są niewielkie. Natomiast to, co może udać się Rosjanom, to jest jednak zmuszenie Ukraińców właśnie do rozproszenia swoich sił. Ja odnoszę takie wrażenie, że my od kilku dni bardzo skupiamy się właśnie na obwodzie charkowskim. Ja rozumiem, że to jest taki gorący temat, ja wręcz mam takie wrażenie, czasami takiej, przepraszam, ale niezdrowej ekscytacji, że coś się na froncie ruszyło, no bo przecież od prawda, 1,5 roku wymieniamy te same nazwy miejscowości. One się tam troszeczkę zmieniają, ale to powiedzmy, a to Czesifiara, a to Bachmut, a to Awdijivka, a to może Robotynę, a tutaj proszę bardzo, coś się dzieje na froncie. No to wzbudza pewnego rodzaju takie wzmożenie. Ale nie tylko u nas, Tomku, bo jak śledziłem dzisiaj rosyjskie media, to tam temat Wołczańska i Charkowa to jest w głównych wydaniach wiadomości tak wałkowany. Tam już Rosjanie debatują nad tym, co będą robić w Charkowie. Oczywiście. I to w ogóle tutaj dziękuję też, że o tym Mateuszu wspomniałeś, bo to ma też bardzo taki mocny wymiar propagandowy, który właśnie może być wałkowany przez tak zwane rosyjskie media, bo to nie są właściwie media, to jest rozproszony urząd propagandy. To się doskonale oczywiście zbiega z nową kadencją zbrodniarza wojennego Władimira Putina, z przytasowaniami w administracji itd., itd. Natomiast realnie moim zdaniem no jednak to osłabia siły ukraińskie na froncie wschodnim, na Donbasie. Ja tu chciałem zwrócić uwagę na takie miasto Krasnochorówka, gdzie Rosjanie poczynili w ciągu kilku ostatnich dni dosyć znaczące postępy. W tym momencie mniej więcej tak cirka połowa miasta jest zajęta. To jest miasto, które broniło się od początku tej wojny, a przez początek rozumiem nie 24 lutego 2022 roku, ale od roku 2014-15. Ja w tym mieście byłem wielokrotnie. Miałem okazję być w okopach, które były położone jeszcze trochę na wschodnich obrzeżach tego miasta. To były okopy, które zostały stworzone, wykopane w roku 2014. Przełom 14 i 15. Tam żołnierze ukraińscy bronili się przez 9 lat.
To jest, myślę, jednak pokazuje skalę tego, jak to miasto było istotne, jeżeli chodzi nie tylko z punktu widzenia na poziomie taktycznym czy operacyjnym, ale też pewnego rodzaju psychologicznego. To są takie najtrwalsze z ukraińskich linii obrony. Rosjanie próbowali nieustająco zajmować to miasto, Krasnochorivkę. Zresztą nawet kiedy trwał szturm na Awdijivkę, tam też zaczęła się w pewnym momencie sypać właśnie obrona Krasnochorivki. Oni tam podeszli na południowe przedmieścia. Nie udało się. Wtedy się nie udało. Dzisiaj to miasto jest zajmowane. To nie jest wioska. To nie jest może wielkie miasto. To nie jest Bachmut, ale jednak no jest to miasteczko, które ma znaczenie na poziomie taktycznym na tym odcinku linii frontu. Także ja mam takie obawy, że to, co dzieje się w Charkowie, może jednak rzeczywiście rozpraszać siły ukraińskie. I taki jest cel tego działania, a trochę też Rosjanie rzucają kośćmi, a właściwie rzucają mięsem armatnim, zakładając, no siły i tak rozproszymy, a jak dobrze pójdzie, to a nuż uda się przełamać obronę pod Wowczańska i na przykład na Kupiańsk, albo uda się podciągnąć artylerię pod Charków. Także ja mam wrażenie, że to jest w tym momencie tego typu gra. Nie widać koncentrowania kolejnych dużej liczby oddziałów w rejonie charkowskim, ale to oczywiście może się zmienić. My tego nie możemy wykluczyć, że Rosjanie podejmą decyzję, że jednak trzeba tam uderzyć z większą siłą. W każdym razie ja myślę, że to jest tak, Rosjanie łapią trochę wiatru w żagle, natomiast nie wiem, na ile to jest podyktowane strachem czy obawami przed tymi dostawami z Zachodu, a na ile to faktycznie jest podyktowane tym, że mają pewnego rodzaju rozpoznanie i zdają sobie sprawę, że siły ukraińskie są osłabione. Ja jednak jestem zdania, że temat uzbrojenia i amunicji nie załatwia problemu. To, że on nie załatwia w długim okresie czasu, a widać, że Rosja może przygotowywać się do nowej wojny, chociażby nowy minister obrony, który jest doświadczonym ekonomistą, który ma tę gospodarkę już tak całkowicie wprząść w tryby wojenne, ale też problemem krótkoterminowym jest to, że po prostu Ukraińcom zaczyna brakować ludzi. Decyzja o zwiększeniu mobilizacji zapadła z opóźnieniem, to obniżenie tego wieku do 25 lat, te wszelkie inne zapisy. Przecież te kwestia obniżenia wieku to jest zwałkowana od prawie roku tak naprawdę, zanim prezydent Zełenski zdecydował się podjąć tego typu decyzje. No i zmęczenie żołnierzy. Oni też nadal nie znają daty, kiedy będą mogli wrócić. To chciałem powiedzieć. Na dłuższy odpoczynek. Tak. Znaczy, no w ogóle pamiętajmy, że w pierwotnym zapisie tej drugiej ustawy mobilizacyjnej to w ogóle tam było przewidziane, że żołnierze po odsłużeniu określonego okresu będą po prostu wracali do domów. Na ostatnim etapie procedowania tej ustawy ten zapis został usunięty. Moim zdaniem, jak z tego co ja rozmawiałem z żołnierzami oczywiście zdalnie, bo tego czasu, kiedy ta ustawa była uchwalona, nie byłem niestety na Ukrainie, ale to wpływa bardzo negatywnie na morale, no bo wcześniej żołnierze mieli jakąś perspektywę tego, że jednak wrócą do domów. Teraz mogą być do samego końca wojny, albo ich, że sparafrazuję pewien polski film z początku lat 90. Także to nie wpływa dobrze na morale. Ponadto na Ukrainie moim zdaniem wydrenowano już zasoby tych żołnierzy, którzy walczyli naprawdę z takich pobudek patriotycznych. W ogóle myślę, że ten patriotyczny zapał osłabł. Zachodnia Ukraina no może nie żyje normalnie, ale no żyje w takich warunkach dalekich od warunków wojennych. Spada pewnego rodzaju konsolidacja społeczna. Sama już na poziomie takim operacyjnym technologia poboru jest nieskuteczna. Ten pobór po prostu nie idzie tak, jak planowano. Tam są problemy zarówno kadrowe, ale też moim zdaniem problemy proceduralne, instytucjonalne, cały czas problem korupcji. Tutaj mówiono o ściąganiu przecież poborowych z zagranicy, no ale to się na razie nie wydarza. Jedyne co, to zablokowano konsulaty, co pogłębiło chaos. Także ja tutaj widzę niestety po stronie Ukrainy po pierwsze brak sprawnych mechanizmów mobilizacyjnych i brak pewnej odwagi do tego, żeby tę mobilizację przeprowadzić. To jest takie trochę uspokajanie społeczeństwa. To uspokajanie społeczeństwa spowodowało, czy przekształciło się no właśnie w takie przyzwyczajenie do wojny. My w Polsce tutaj często mówimy, że Polacy się przyzwyczaili do wojny, czy światowa opinia publiczna przyzwyczaiła się do wojny, że nie ma takiego zainteresowania. Ja zaryzykuję stwierdzenie, że niestety do wojny przyzwyczaili się to również mieszkańcy chociażby zachodniej, czy nawet centralnej Ukrainy. Oczywiście tej wojny przypominają alarmy, przypominają czasami spadające rakiety. No, do tej wojny nie przyzwyczaili się przede wszystkim bliscy żołnierzy na froncie, którzy każdego dnia drżą o życie swoich synów, braci, ojców, a czasami córek, czy matek, ale to jednak jest część społeczeństwa. Także ja uważam, że
poza kwestiami uzbrojenia konieczne jest ponowne zmobilizowanie się społeczeństwa ukraińskiego, bo wojna po prostu nie toczy się w dobrym kierunku i to niezależnie od tych działań w obwodzie charkowskim. Całościowy obraz, moim zdaniem, w tym momencie pewnej inicjatywy, nie tylko inicjatywy na poziomie taktycznym, ale też takiej inicjatywy, jeżeli chodzi o przemysł wojenny, o pewien wysiłek jest po stronie Rosjan i Ukraina chyba nie do końca, czy władze ukraińskie chyba nie wiedzą do końca, jak tę inicjatywę odzyskać, a przede wszystkim być może brakuje im odwagi, żeby podjąć pewne niepopularne w społeczeństwie decyzje właśnie wysłania na front większej liczby żołnierzy, ale ja obawiam się, że jeżeli to się szybko nie wydarzy, to niedługo może być za późno i Atakamsy, Storm Shadowy, Abramsy, amunicja artyleryjska jednak mimo wszystko nie zastąpi zdeterminowanych żołnierzy. Ona jest im niezbędna, ale ona ich nie zastępuje. Pamiętajmy, że na początku wojny Ukrainie brakowało uzbrojenia, ale nie brakowało patriotów i wielkich bohaterów, którzy Ukrainę... No, pamiętamy to, jak pokazali się mieszkańcy wschodniej Ukrainy. Te blokady na drogach, ten energodar, te kobiety wychodzące naprzeciw rosyjskim pojazdom opancerzonym. Obawiam się właśnie, Tomku, że to, o czym mówisz, troszeczkę tutaj ukraińskie może i media i politycy zawiedli. Tak jak my możemy powiedzieć, że polskie społeczeństwo powoli męczy się tym konfliktem, tak uważam, że ukraińskie ma podobnie. Ja ostatnio widziałem taki wpis, to chyba dzisiaj rano mignęło prośba, to myślę, że nie chcę wierzyć, nie wiem, czy to nie jest jakiś fake news, ale jest bardzo potrzebny pick-up, to między innymi do jakiejś operacji o charakterze specjalnym, że tam poszukiwany jest pick-up, dwa pick-upy i że to musi być na CITO po prostu i zbiórka i to było w infosferze ukraińskiej. Ja sobie tak pomyślałem, no szanowni państwo, jeżeli potrzebny jest na CITO pick-up, to proszę pójść do tych oligarchów, którzy jeżdżą Mercedesami GLC 8, coś tam, nie znam tych nazw, i proszę go zarekwirować. Ja podziwiam wysiłek polskich wolontariuszy, Eksena, Karoliny Bacy Pogorzelskiej, Aldony Hartwińskiej, szeregu osób, które dokonują zbiórek, pomagają Ukrainie. No, ale szanowni państwo, nie może być tak, że na froncie brakuje pick-upów, że nagle pojawia się post, że potrzebne są dwa pick-upy do operacji specjalnych w momencie, kiedy bardzo zamożni ludzie na Ukrainie, wystarczy się przejechać po Kreszczatyku w Kijowie, jeżdżą samochodami za setki tysięcy, jeżeli nie milionów złotych. To w ogóle nie powinno być tematem. Znaczy dla mnie taki post, mówię, o ile on nie jest fake newsem, ale ja obawiam się, że on może nie być, bo też widziałem inne tego typu posty wcześniej, które nie były fake newsami, w ogóle nie powinien się pojawić, bo takiego tematu powinno po prostu nie być. No Tomku, tu trudno będzie przekonać przynajmniej część naszego społeczeństwa, bo z jednej strony ja jestem w stanie zrozumieć może i sceptyków czy przeciwników angażowania się w ten konflikt, bo z jednej strony przy tak dużej liczbie imigrantów z Ukrainy, którą przecież mamy tutaj, ugościliśmy w Polsce, to ja bardziej widzę zaangażowanie polskich wolontariuszy niż ilość ukraińskich zbiórek w pojedynczych miastach. Już mówię o tych dużych aglomeracjach, bo będąc nawet ostatnio w kilku takich miejscowościach, ja oprócz pojedynczych osób gdzieś grających na gitarze, to nie widzę takiego dużego zaangażowania Ukraińców w pomoc, jak to obserwuję w przypadku Polaków, o których wspomniałeś, czy o Karolinie, czy o Eksenie, czy o Aldonie. Nie widzę tego. Może się mylę, może jest więcej tego, ale to się nie przebija do infosfery. Niestety ja mam wrażenie, że właśnie dzisiaj, nie wiem, czy są bardziej aktywni, ale przynajmniej polscy wolontariusze są tak samo aktywni jak ukraińscy wolontariusze, także ja tym bardziej chylę czoła przed ich pracą, bo ona jest niezbędna. Znaczy po prostu pewna niewydolność państwa ukraińskiego powoduje, że to, co robią polscy wolontariusze, ratuje życie żołnierzy. To pomaga im walczyć, to pomaga im zwyciężać, tylko że ich wysiłek powinien być uzupełnieniem. A tu się mówi nagle, okazuje, że jest problem ze znalezieniem kilku samochodów. Te samochody są dla mnie takim najlepszym probierzem, bo niestety przyjeżdżając do Kijowa, no naprawdę jestem wstrząśnięty ilością luksusowych SUV-ów, limuzyn. Szanowni państwo, ja rozumiem, samochody są potrzebne, ale naprawdę można jeździć, nie wiem, przysłowiową Toyotą, jeżeli trwa wojna. Dla mnie jest to bulwersujące. Trudno mi sobie wyobrazić, jak musi być to bulwersujące dla żołnierzy, którzy na przepustkę wracają z linii frontu, którym może brakować samochodów do wywożenia rannych, a widzą, że ktoś jeździ po mieście wielkim, luksusowym samochodem wartym setki, jak w sumie może i miliony złotych.
Tomku, na koniec jeszcze jedna kwestia. Wróćmy chwilę do Charkowa, bo nie jest wielką tajemnicą, że czytając wiadomości codzienne z konfliktu między Ukrainą a Rosją, to Charków odgrywa bardzo istotną rolę, bo tam niemal codziennie dostajemy informacje o tym, że miasto zostało ostrzelane, czy to przez pociski zestawów S-300. Jak wygląda ten czynnik ludzki tego regionu? Czy ludność cywilna została stamtąd ewakuowana, czy tam w Charkowie życie toczy się podobnie jak choćby we Lwowie czy w Kijowie? Znaczy, tam nie była absolutnie przeprowadzona ewakuacja. Ja nie byłem w Charkowie od momencie rozpoczęcia tych działań ofensywnych na północy rejonu, także trudno mi powiedzieć, na ile to się zmieniło w stosunku do tego, co było wcześniej. Natomiast w tym poprzednim etapie to oczywiście dochodziły pewnego rodzaju regularnie do ataków, czy to z wykorzystaniem dronów kamikadze, czy ataków rakietowych. Ale życie toczyło się, no może na pewno nie tak jak w Kijowie, rzecz jasna, ale jednak bardziej normalnym rytmem. To znaczy mieszkańcy w dużej mierze tego przywykli, szczególnie też, że te uderzenia akurat w ostatnim okresie częściej, jak Rosjanie zaczęli trochę oszczędzać te pociski manewrujące czy rakiety balistyczne i one jednak uderzały w obiekty o charakterze infrastrukturalnym. Natomiast teraz to się może, wydaje mi się, że to się zmienia. Z tego, co czytamy doniesienia, które gdzieś pojawiają się w takim otwartym dostępie, to zdarzają się uderzenia bomb szybujących. Wiemy, dzisiaj było uderzenie, tam kilkanaście osób zostało, przynajmniej kilkanaście osób zostało rannych. Także zaczynają być ataki lotnicze. Moim zdaniem pojawi się większa liczba ofiar cywilnych. Ja jednak oceniam, że celem Rosjan jest terroryzowanie Charkowa. Ja nie mówię, że oni w tym momencie mają siły na to, ale że oni będą chcieli Charków bombardować, ostrzeliwać, spowodować, żeby to miasto przestało funkcjonować, żeby ludzie uciekli. To będzie miało bardzo ważne znaczenie psychologiczne, bo to będzie, no, to będzie powrót do marca 2022 roku, to będzie oczywiście sukces w mediach rosyjskich, to będą kolejni uchodźcy, którzy będą znowu wyjeżdżać z Charkowa. Także ja niestety jestem pełen obaw o to miasto, z którym jestem osobiście, czuję się dosyć mocno związany, spędziłem tam, myślę, że w sumie nie wiem, 2, może 3 miesiące, może dłużej, mam tam przyjaciół, także to mnie napawa rzeczywiście przerażeniem i myślę, że tutaj Rosjanie będą chcieli zastosować taką naprawdę terrorystyczną, po prostu bandycką taktykę niszczenia miasta i zabijania ludności cywilnej. To się nie dzieje w tym momencie, szanowni państwo, żeby była jasność. Jeszcze raz to podkreślę, ale to się może zadziać, jeżeli Rosjanom uda się przełamać jakąś linię obrony i zbliżyć się do Charkowa. Tomku, bacznie zatem przyglądamy się temu, co się dzieje na froncie. Ja państwa gorąco odsyłam, polecam media społecznościowe Tomka. Link do nich znajdziecie w opisie tego materiału. Zachęcam do zostawienia łapki w górę. Chcemy, aby wiedza naszych prelegentów docierała do jak najszerszej grupy odbiorców. Moim i państwa gościem dziś był Tomasz Grzywaczewski. Tomku, bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Pięknie, Mateuszu, dziękuję za rozmowę. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i oczywiście ja z kolei polecam zawsze kanał WarNews.pl, z którego sam się codziennie dowiaduję informacji o tym, co dzieje się na Ukrainie i nie tylko. Dziękujemy, Tomku, za tą reklamę zatem, a państwa zachęcamy do oczywiście do subskrypcji i do zapoznania się z naszymi kolejnymi materiałami. Dziękuję. Dziękuję. Sponsorem programu były Militaria.pl